Z powodu epidemii koronawirusa świat sportu został zamrożony. Teraz jesteśmy świadkami powolnego odmrażania najróżniejszych aktywności sportowych. Ale wygląda na to, że świat sportu będzie wyglądał inaczej. Nie wróci do tej dawnej rzeczywistości. Jak będzie wyglądał zatem sponsoring sportowy? Jak firmy, które finansują sport, będą formułowały swoje strategie? O tym rozmawialiśmy podczas naszej debaty. Polski Komitet Olimpijski, Rodzina Olimpijska działa głównie w oparciu o pomoc zewnętrzną sponsorów i partnerów. W tym niezwykle trudnym okresie mogliśmy zawsze liczyć na naszych przyjaciół, na spółki Skarbu Państwa, na PKN Orlen, na Totalizator Sportowy, na firmy prywatne, takie jak 4F czy LuxMed. Bez ich pomocy i wsparcia nasza działalność byłaby niezwykle trudna i praktycznie niemożliwa. Totalizator sportowy podtrzymuje założenia strategii, które ma przyjęto na najbliższe lata, więc chce być, był i chce być oczywiście największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. To się nie zmieni. Angażujemy się w różne rodzaje wsparcia polskiego sportu. 825 milionów przekazanych w zeszłym roku na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej pieniędzy, to jest bardzo duży zastrzyk polskiego sportu i w naszej strategii jest podtrzymanie tej wartości, a nawet zwiększenie jeszcze w tym roku. PKN Orlen chce być zawodnikami zarówno w dobrych, jak i w trudnych czasach. Wspieramy ich, żeby osiągnęli jak największe sukcesy i jak najszybciej wrócili na sportowe areny. Przeanalizowaliśmy wszystkie nasze umowy ze sportowcami, klubami i dostosowaliśmy niektóre zapisy do obecnej sytuacji. Bardzo ważne jest dla nas, żeby lekkoatleci czy kolarze nie zawiesili w tym okresie swojej działalności sportowej, tylko co najwyżej zmienili tryb treningów, a wsparcie sponsorskie, jakie im udzielamy, ma im zapewnić właśnie komfort tego treningu, dostęp do właściwej diety, do wsparcia psychologów. Sytuacja po COVID-zie branży retailowej czy branży sportowej to jest całkowicie inna sytuacja niż była przed COVID-em. To znaczy to nic nie będzie nie tak jak było kiedyś, więc jak popatrzymy się na handel, no handel jest bardzo trudny. Wiadomo, że branża sportowa to żyje ze sprzedawania artykułów, więc ja mogę powiedzieć, że nie wiem jak będzie, ale na pewno nie będzie tak jak przed COVID-em. Świat sportu, świat biznesu zmienił się całkowicie, będzie wszystko inaczej.